Wyjęłam telefon z kieszeni, ale Nathaniel wstał z krzykiem wściekłości i wyrwał mi go z rąk. Dawaj, krzyk wściekłości. O Jezu, moje uszy! Sorry widzowie, już wiem, że będę musiała to montować. Nathaniel już nie wróci! Co? Elo! I chwała mu! Elo! Wróć na kanał. Że teraz musimy iść do Amber i dopiero jak skończymy z Amber gadać, mamy wrócić. Aha, chyba. Tak? Ja pierdolę. Tak. Akurat zapała mi się dziwa w moje ramiona. Cię zaapało. Pocałowałam ją w czoło i w powiekę w miejscu, gdzie ją uderzyłam. O, niezły cel. Okej, okay, jakby nie pytam. Cięcie było czyste, wyraźnie. Nowak! Już czwarty raz powtarzam tą kwestię. No. I tu cię zjadł? Nie. O dziwo nie. Znaczy, dałam plus 18, więc. Od tamtej pory często rozmawiamy przez. Zaczął? O nie. Robi się ciemno. Zamknij się. Zamknij się. Domagam się dywanika w piwnicy. Widzicie, trzeba kupić ludziom dywanik, żeby im było dobrze. Zaś, do you wanna come home with me? Idealne. Yes, I do! O Jezu! Proszę powiedzcie, że będę mógł to zaśpiewać. Uklękła obok nas i zaczęła polewać ranę środkiem antyseptycznym. Jakim środkiem? Antyseptycznym. Ciocia Wikipedia, ktoś, coś? Któryś musi. Nowak? Ochotę? Na mnie nie patrz. Jezu, tak mi przypominasz w tym momencie Kirito z Nonokari, nie? Po sumie jakby nie paść, to grałeś go, więc... Ciekawe dlaczego. Ciekawe dlaczego. No cóż. Vivo, chcesz Melania? Jakie przykładanie. Mrok. To jest umysł Suśki. Pustka. Parkiet. Nie czułam się bezpowodnie, aby iść tam bez rozgrzewki, ale w końcu się dałam. Bez rozgrzewki. I zaczęłam wieść w towarzystwie Rozal. Trzeba mieć kota w tle. Ale ja nie mam kota. Bo tam było sobie. Dobra, jeszcze raz. Czyżbyś też miała demony w sobie? No jeszcze raz. Uwalnij swoje wewnętrzne demony. Bardzo cenzurowałeś ten odcinek? Wrzuciłam surowy. Nie. Ej, te szepty są straszne. Jakie szaty? Jakie szepty? To wy ich nie słyszycie? Nie. Jesteś pewien, że one są nie tylko w twojej głowie. Nie, są w słuchawkach. Mach na... Jak myślisz? Dlaczego mi to zrobili? Dalej. To jedyny wykładowca, który pozwala nam robić to... Ja pierdolę, proszę do mnie nie dzwonić. Za piątym. Najgorzej. Jeszcze raz. Za piątym razem. Uwaga! Akcja! To jedyny wykładowca, który pozwala nam... Trigger. Nie dzwoń do mnie, ty nie. Cukierkami. Ej, będę w szoku, jak tu się nie pojawi nikt inny oprócz naszego WS-a, nie? Co się śmiechnę hardo. Patrz. Przepraszam. Przepraszam. Teraz się być miła, masz na mnie. Ja się boję, o mój gaz, ja to co się dzieje? Twojego? Zmienił tożsamość, uciekł do Azji. Uciekł z Nathanielem. Razem z tym. Z Nathanielem. Złapał się za drugi nadgarstek. Zawsze chcieliśmy być razem. Nie chcieliśmy być tymi. Mamo, ale ja nie mam chłopę. Mamo, czeka nas bardzo poważna rozmowa. To jest takie ASMR, nie? Szeptaj mnie więcej.
Teraz zaczniemy sobie gładzić mikrofony. O. Co ty tam przemczesz? Co? Na nie. Jakiś włos tu się zaplątał. Wszyscy czekamy na twoją klinkę. Dziwoś. Ja wiem, że czekacie, a ja bardzo czekam, żeby do tego nie doszło. Oj, to idzie. Nie? Ta jest bardziej mięsista. To jest sympatyczne. Pamiętasz Dautra? Przestań. To jest sympatyczne. Potem w szkole mnie słowo sympatyczne strasznie prześladowało. Tak, bo mieliśmy jakieś teksty i tam też było. Tam też było, że sympatycznie, ale jesteś sympatyczna. Sympatyczny wieczór, sympatyczny spacer. Ja byłam taka... Co tak jeszcze mówi? Mnie? Nawet nie przyniosłaś wady cukrowe. Jak nie jest menopauza? Wypluj te słowa! Co no, czekam! Co? Powiedziałam, co? Czekiłam. Łatwo. No. Dziękuję. Prymuska. Nikt jej nie lubi, nie? Jakby nikt jej nigdy nie lubił, to teraz też jej nie lubią. No wiesz. To jest Agata. Ciocia, ta wróżka. Ciocia. Tata. Aaa, Titi. To nabiera teraz nowego znaczenia. Boże, dlaczego ja się na to zgodziłam? Nie przesadzaj. Słuchaj, zawsze mogłam Madneko oddać Priję. Nie. No właśnie. Nie będzie ciotki, także wiesz. Wydaje mi się, że Hyun też dzisiaj pracuje. Hej, Sano. O, nie! Słyszę tylko Hyuna. O, nie! Jak to tylko liczba, takie tam... Wiek to tylko liczba, cela to tylko pokój. Chani. To Chani! A nie, tak? No to Chani. Obie przewróciłyśmy się na mokrą trawę. Niedługo nie tylko trawa będzie mokra. Brawo. Skojarzyło mi się z LOLem. Te szepty naprawdę dekoncentrują. To co? No są te szepty, mówiłem, że są te szepty. Lała napój do dwóch plastikowych kubeczków. Boże, plastik, save the turtles. Save the turtles. Nie wiem, co robić i... Nie wiem, co robić i mam mu... To... kurwa. Jo, no wszystko dobrze? Nie ma mnie! Z pewnością dlatego, że pasuje ci jak ulał. Czy ja ci właśnie zasugerowałam, że jesteś gruba? Na chwilę wstrzymałam oddech. Poważnie? Mogę już! Poważnie? Poza tym, pracując tutaj, przypięłam 15... Bo kurwa... Przypięłam... To ja chcę sobie, odpiąć 10, jeśli można. Ja też. Myśli. Jun, błagam, przyjdź do ciebie. Skarbie! Jaka szczęśliwa. O Boże. Jaki śmiech. O co chodzi? Co jest? Zmarnowałam powtarzać? Twój internet widzę dzisiaj nie. Tajlandia, Japonii. Tajlandia, Zelandia, Holandia, no. Zelandia. Była pewna, że zostałaś porwana w łazience w wesołym miasteczku. Od razu. Wyciągnęli mnie siłą z kibla. Jako zakładniczkę. Spakowali do czarnej Wołgi. Taki przejdziemy. O mój Boże! Już tam zapierdala. Nie, ten wzrok. Pusty. Faktycznie.
patrzyłam po prostu filozofki u mnie. Cześć maleńka! Już po pracy! Cześć! Idziemy nad winę! Do Zelandii! Do Zelandii! Zajlandia czeka! Będziemy pić mojito. To może zmienić bieg całego twojego dnia. Tak na stałe. To bardzo dobra rada, dziękuję. Wypróbuję ją. O nie! Bum! Doki doki. Ja gadam, doki doki. Doki doki. Doki doki. Doki doki. Co no? Widzieliście co ja? Teraz ty. Relacje? Doki doki. Ej, ale ładny jest ten pokój, taki sympatyczny. Kryja kopała mnie za rękę. Jestem w ciąży. Wyjąłeś mi to z ust! Dobrze, że z ust. Co no? Kucuk. Nie ma. Kto to jest? Dobra. A nie widzisz, że trzyma się za nalgarstek? Dobra, mam dwa fajne dźwięki do tego, a więc pierwszy. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. I drugi. Czekaj, muszę się ciszyć, bo ten jest głośny. I coś tam Sono krzyczało Pri, ale nie wiem co. Widziałeś smoka. Jakiego smoka? Smoka! Zrozumiałam smoka. No nie. Na swoim biurku, na twoim łóżku, na podłodze i na krześle, jeżeli dobrze pamiętam. Co? Ja Wiera. What the fuck? Chyba wiadomo kto. O Boże, uderzyło mnie to mocno teraz. To jest moje lustro! To jestem ja rano. Hej! Jeszcze! Hej! O nie. Gdy zobaczyłam... Ona jest. Ona już wie. Ja już wiem. Babeczka! No to się... Bierz babeczkę! Jaki krzyk, Jezu! Ja nie zdążyłam zareagować, wszyscy! Łap babeczkę, babeczkę! Psiunio! Psiunia! Chodź do nogi! Moja pralka, Harci Pipa, Juanita, Angelika, co? Genovefa, Barbara pierwsza dzisiaj nie pierze. Tak ostatnio. I chwała jej za to. Pralkę. Pocałowałam ją w policzek. Ja już takim tasakiem. Tak, ja już stoję. Boże, jestem Rozą i Pryją i teraz wyobraź sobie, że stoję naprzeciwko ciebie i ci szepczę i ci daję tego, ty mi dajesz tego buziaka w policzek. Obok stoję druga ja i patrzę na siebie z takim, czemu ona mi to robi? Znaczy nie mi, ale mi. Czemu ja sobie to robię? Tak. Myślałam o tym, co przeszłaś. Wtedy... Dobra, jeszcze co jest? Czytasz słowa, których tam nie ma. Co jest? Będzie bęk. Jeżeli pomogę jej przy tym bimów, no to może być ciężko. Ciebie objęła kark ramionami. Obejmuje kark ramionami. To jest takie, gwiazdka obejmuje kark ramionami, tak. Gwiazdka. Idealne. Także, no, jeszcze raz dziękujemy i do usłyszenia do następnego. Pa! Pa! Pa!